Europejska, a za nią nasz minister sprawiedliwości przygotowuje po prostu takie prawo, które pozwolą w zasadzie każdego człowieka za wypowiedź, która mainstreamowi nie będzie się podobać, po prostu ludzi skazywać. Te skazywania wiążą się po prostu najczęściej z dużymi karami materialnymi, które dla Polaków, a szczególnie tych, którzy są biedniejsi, są bardzo dotkliwe, a mają jeden cel, po prostu zamknięcie im ust. No i jak to w tej chwili ruszy, to możemy powiedzieć jedno, no, że bardzo wiele ludzi zostanie z tej debaty wykluczonych. No a na resztę, jak wiemy, z kolei pan premier przygotowuje rozporządzenia, że nawet bez stanu wojennego będzie można wojsko pogonić. Wojsko nasze i na podstawie ustawy 166, prawda, wojska obce, amerykańskie, kanadyjskie, niemieckie, prawda, więc będą nas mogli po ulicach ganiać z bronią. No, jest to wizja na tyle porażająca, że możemy powiedzieć, że Polacy we własnym kraju powolutku zaczynają być już prześladowani na wprost. I to bardzo niebezpieczna wiadomość. Co możemy robić? Musimy chociaż poprzez naszą dostępność jeszcze do internetu, dopóki nas od niego nie odetną, wyrażać swoje niezadowolenie z tego powodu, bo politycy na to patrzą, czy im rośnie, czy im nie rośnie, czy są ludzie zadowoleni z tego robią, czy nie. Im więcej będzie głosów, że oni się czytają, słupki, patrzą, czy im rosną, czy maleją, bo tu chodzi o pieniądze, tu chodzi o władzę. W związku z powyższym, dopóki co, to trzeba po prostu dawać, że tak powiem, wykazywać swoją dezaprobatę. To na pewno, natomiast moja ocena człowieka, który też walczy z tą władzą, jest 50. Moja ocena jest taka, że sytuacja jest przebara obozy zdrady narodowej, jest po prostu przytłaczająca. Tak by było. No, bo to jest to pytanie, ile Polski w Polsce. Ile Polski. Ale jest też drugie podejście do tej sprawy, mianowicie takie, że ludzie się boją, prawda? Bo widząc to, że jak ktoś się tam wychyla i tak dalej, to ponosi takie konsekwencje, a mają na przykład kredyty rodziny i tak dalej, wolą milczeć, bo boją się znaleźć w tej grupie prześladowań. Ale wszystko ma swoją granice, jeżeli przestaje ludziom brakować pieniędzy, jeżeli znajdą się i oni w sytuacji krytycznej, to ci ludzie, których uważamy, że oni nie myślą tak jak my, to być może oni myślą tak jak my, tylko mają jeszcze coś do stracenia. Jeżeli doprowadzą nas do sytuacji, w której nie będziemy mieć już prawie nic do stracenia, to dopiero się zorientujemy, ile tak naprawdę nas jest. Bo wydaje mi się, że Polacy są generalnie myślący ludzie i za każdym razem kalkulują, bo historia ich nauczyła, że gdzie się nie opowiedzieli, to zawsze, przepraszam, ale w cztery litery dostali, więc może lepiej toczyć to swoje życie z dala od wszystkich instytucji państwa, próbować je jakoś tam szaftować i toczyć do przodu. No ale nie można Polaków stawiać w sytuacji, jak to się mówi, zupełnie bez wyjścia. Wówczas mogą się robić bardzo groźni. Bardzo groźni i potrafią wtedy się wykazać czasami zachowaniami nieprzewidywalnymi dla władzy. Bo w tej chwili władza uważa, że jesteśmy tak spolegliwi, że wszystko, co nam zrobią, to my zaakceptujemy. I pani doktor, dużo jest takich ludzi, co mają takie procesy? Ja myślę, że bardzo dużo na ten moment. Po prostu ludziom jeszcze nie brakuje. Tu ja opisuję ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji absolutnie krytycznej, bez niczego. Polacy dzisiaj są w sytuacji komfortowej pod każdym względem. Mają co jeść, mają dach nad głową, najczęściej ciepło też, prawda? I nie są w żadnych takich kryzysach. Dopiero kryzys się pojawia wtedy, kiedy dalej działając tak niefrasowo, kiedy zaciągają na przykład pożyczki w jakichś parabankach czy coś i potem stają przed decyzją, że albo rzucę się pod ten pociąg, co w tej chwili jest bardzo częste, czy metro, czy gdzieś tam w dużych miastach, albo się wkurzę i postanowię jednak coś zrobić. I wiemy, nie możemy go szacować, ile takich ludzi jest, bo badacze
socjologowie nie zajmują się takimi sprawami jak stan własnego społeczeństwa, tylko jakimiś sprawami tyle, ile osób się przemierza za dziewczynki, prawda, a ile się tam będzie chciało na ten przykład integrować, czyli integrować z przybyszami, to zajmuje socjologów, a nie to, jaki jest na ten moment stan własnego społeczeństwa. Gdyby to zbadano, to też nie wiadomo, czy ludzie do końca by się odkryli. Ale decydujące będzie to, co po pierwszym lipca się stanie, czyli że Polacy bardzo, ale to bardzo zbiednieją. Bo każda bułka pieczona po prądzie, jak ma cena, będzie kosztowała dwa razy tyle. Nie tylko będzie musieli za utrzymanie płacić dwa razy tyle, ale może do Polaków dotrze, że mamy najdroższy gaz w Europie i że na ten przykład nie wszyscy chcą utrzymywać dwa kraje w momencie, kiedy ten drugi kraj bierze ogromne pieniądze, a tylko po to, żeby sam siebie unicestwiać, prawda? Może wreszcie jakieś procesy myślowe zaistnieją. Być może zrozumiemy, że ci, którzy następni mają być tutaj rzuceni przez wielkie korporacje wielkich tego świata na wyniszczenie, to będą nasze dzieci, to będą nasze wnuki. No i jeżeli to dotrze, to może wreszcie powiedzą nie. I przed panią jeszcze jest ostateczny proces. Jak się nie uda, to co grozi, czego oczekują? Nie wiem. To, co się przydarzyło, jak o Polskę musieli walczyć nasi dziadowie, ojcowie, to co w tej chwili Pajkulińska przeżywa, naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Pajkulińska sobie da radę. Po prostu, jeżeli będzie trzeba iść do więzienia, to też pójdzie do więzienia. A będzie to też, wydaje mi się, przynajmniej dla części Polaków dowód na niegodziwości, które dzisiaj ale aż takie chyba nie są zarzuty, że do więzienia. Wszystko jest możliwe. W kraju, w którym przestaje się liczyć moralność, w którym przestaje się liczyć przyzwoitość, wszystko jest możliwe i trzeba się liczyć nawet z najgorszymi scenariuszami. Bo ja nie wiem, czy do tego momentu, kiedy odwołanie będzie składał mój adwersarz, nie wyjdą jakieś nowe prawa przez dzisiejszego ministra, prawda, szykowane, które na przykład za to żadne, moim zdaniem, przestępstwo, które ja popełniłam w internecie, może być na przykład 3 albo 5 lat więzienia, albo nie wiem, może jakiś obóz pracy, resocjalizacja. A jakie dokładnie słowa im chodziło? No to mogą sobie państwo wysłuchać, bo to, o co byłam oskarżona, to cytuję pani sędzina przed ogłoszeniem wyroku, jest to w internecie, nie chciałam teraz powtarzać, ale nie były to żadne słowa obraźliwe. One dotyczyły tego, że poddałam wątpliwość to, czy uczciwą rzeczą jest, aby jeden prokurator Związek Ukraińców w Polsce i pan Isajew mogli bezkarnie skazywać Polaków w ich własnym kraju. I to, że napływająca na Ukrainę, a czytaj, i do Polski broń może być kiedyś użyta przeciwko naszym obywatelom. To tego typu zarzuty były, które są odpowiedzią na to, że bezkarność tych ludzi w internecie, którzy tak naprawdę jawnie wypowiadają się antypolsko, po prostu nie ma granic, a ochrony, i oni za te wszystkie wpisy nie ponoszą żadnych konsekwencji, są zwalniani, albo no w każdym razie im się to wszystko traktuje jako nie będące przestępstwem, natomiast każdy Polak, który z nimi w dyskusję wejdzie, jest po prostu kryminalistą od razu. I takich ludzi są dziesiątki, setki w Polsce. Oni giną w milczeniu, muszą płacić ogromne kwoty ludziom, którzy, bo to są dwie takie formacje, jedna to jest właśnie ta związana, są powiązane ze sobą, druga to mowa nienawiści jeszcze, prawda, którym się zajmuje tak zwany OMZiK. Ci ludzie po prostu zatrudniają, ja mam screeny na ten temat, więc nie mówię gołosłownie, Ukraińców do tego, żeby oni przeczesywali internet przy pomocy różnego rodzaju botów i innych narzędzi, przesłuchiwali osoby dla nich niewygodne pod kątem tego, gdzie i jak one się wypowiadają, po to, żeby wytaczać im procesy przed polskimi sądami. No i z taką rzeczą po prostu i pani Ulińska, i wydaje mi się, każdy Polak zgodzić się nie powinien. I oto tutaj idzie. Tutaj zadaran z tymi, dla których taki proceder, że Polskę można obrażać, Polaków można obrażać i to jest dobrze, a jak z nimi się wejdzie w dyskusję, to już jest B. Po prostu dla mnie jest nie do zniesienia. I my za to w tej chwili po prostu, o to w tej chwili walczę, prawda?
Szczęść Boże. Daj Boże.